Witajcie, ja nazywam się Sławek Piotrowski. Na co dzień pracuję w PayU, gdzie od jakiegoś czasu jestem architektem. Poza tym rozwijam też kilka projektów open source'owych. Jednym z nich już miałem okazję tutaj na Jugu mówić. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o takiej bibliotece, która nazywa się AngularJS. To jest biblioteka JavaScriptowa i służy do tego, żeby tworzyć interfejsy użytkownika. Zacznę od tego, dlaczego Java jest słabym rozwiązaniem, jeśli chodzi o interfejs użytkownika. To jest, dlaczego ta historia rozwoju tych systemów, tych bibliotek wszystkich jest taka tragiczna, można powiedzieć. Bo mimo, że są usilne próby jakieś stworzenia różnych bibliotek, to jednak one wszystkie mają jakieś braki zawsze. Potem pokażę takie proste przykłady takiej aplikacji w AngularJS-ie. I wreszcie pokażę taką większą aplikację, którą miałem okazję tworzyć, która korzysta z tej biblioteki. I zupełnie na koniec wreszcie powiemy sobie tak naprawdę, dlaczego z punktu widzenia architektury i z tego też takiego punktu widzenia, jaki tutaj przedstawił nam przed chwilą mój przedmówca Michał, dlaczego właśnie te aplikacje są dobre, jeśli chodzi o ich deployment właśnie w takich skalowalnych środowiskach. Dobrze, to zacznijmy w takim razie. Czy ktoś z Was programował w jednej z technologii przedstawionych tutaj na ekranie? Niestety. Właśnie. To może zacznijmy. Mamy tutaj serwlety. Serwlety powstały w około 97 roku. Tak? Później mamy JSP, to jest rok 99. No, technologia JSP jest przewspaniała. Tak? To generalnie mamy kawałek strony, która się kompiluje, znaczy transformuje się do kodu Java, który się później kompiluje, prawda? Później mamy rok 2004, kiedy powstała specyfikacja JSF 1.0. I tak naprawdę wtedy zaczął się okres taki, kiedy zaczęły powstawać takie frameworki, które działają na zasadzie szablonów. Tak? Po stronie serwerowej mamy pewien szablon, on się tam filtruje i taki gotowy content wysyłany jest do użytkownika. I to byśmy nazwali taką szablonowość, byśmy mogli nazwać takim mianem tutaj Server Assisted MVC, tak? Model View Controller, ale po stronie serwerowej. I przez długi czas tak naprawdę mówiąc o MVC rozumieliśmy tylko i wyłącznie ten model. Ale przyszedł rok 2004 i pojawiła się taka aplikacja jak Gmail. No to była taka specyficzna aplikacja. Okazało się, że żeby nam na stronie content się zmienił, to wcale nie trzeba naciskać F5. Tak? Potem pojawiły się Google Maps w 2005 roku. I wreszcie powstał taki termin AJAX, tak? Czyli asynchroniczny JavaScript oraz XML. Okazało się, że to niekoniecznie musi być XML i niekoniecznie musi być asynchroniczny, ale co jest ważne, to, że właśnie AJAX oznacza content, oznacza stronę zbudowaną w taki sposób, że content odświeża się bez refreshowania strony. Tak? I jeśli chodzi o samą Javę, to mieliśmy kilka prób takich, które starały się jakoś w tym kierunku również iść. Tak? No, takim początkowym oczywiście to były aplety, tak? Kawałek programu Javy, który nam się w okienku załaduje. Tak? Oczywiście no, była to tragiczna technologia generalnie, no, ładowało się to strasznie długo. Miała jakieś tam dziury bezpieczeństwa, no, już dawno z tego nie korzystamy, ostatnio nawet przeglądarki zablokowały wsparcie dla tego rozwiązania. A innym takim rozwiązaniem, które też wydaje się, że poległo w rozwiązaniu tego problemu interfejsu użytkownika dla programistów Java, to jest GWT, tak? GWT. To jest biblioteka, która pozwalała nam pisać programy w Javie i transformowała je w locie do JavaScriptu. Tak? Znaczy może nie w locie, ale kompilowała je do JavaScriptu, który potem ładował się w przeglądarce.
i uruchamiał się tam. Oczywiście to miało swoje problemy. Po pierwsze, właśnie ta transformacja trwała bardzo długo. Druga rzecz, że bardzo trudno się takie programy debuguje. Tak? Bardzo trudno się rozwija, ponieważ jak coś zmienię na stronie, to ja muszę czekać, zanim ten cały proces kompilacji tego programowania zakończy się i dopiero potem jestem w stanie zobaczyć, jaki to ma efekt. I mimo starań tych autorów tej biblioteki, to często zdarzało się rzeczywiście, że to, co chciałem, żeby ten mój program wykonywał, to po przepisaniu na JavaScripta nie zawsze to było do końca to samo. A jeszcze inne rozwiązanie, które starało się jakoś użyć Javy do rozwiązań właśnie UI, to jest Vadin. Vadin z kolei to jest takie rozwiązanie, które pozostawia Javę po stronie serwerowej, tak? Czyli można powiedzieć, że to, co napiszemy w tej Javie, to rzeczywiście działa. I ten interfejs użytkownika jest cały czas synchronizowany. Czyli innym słowem, jeżeli ja kliknę sobie po stronie przeglądarki cokolwiek, to ten moje kliknięcie idzie do strony serwerowej. Tam jest jakoś analizowane i wraca, nie? Ten wynik. Jednym słowem, to rozwiązanie cierpi na to, że bardzo, bardzo dużo danych przesyła, tak? I być może jest dobre do takich rozwiązań intranetowych, tak? Gdzie rzeczywiście piszą jakąś prostą aplikacyjkę i chcemy, żeby nasi koledzy używali tego, ale do takich aplikacji skalowalnych chyba nie tak bardzo dobrze się nadaje. I teraz, dlaczego te biblioteki tutaj nie radzą sobie? Dlatego, że one zamiast niejako rozwijać ten ekosystem związany z HTML-em, JavaScriptem i CSS-em, one starają się go przykryć. One starają się, słuchaj, zapomnij, to potraktuj ten JavaScript, CSS jako bytecode, tak? I one starają się to przykryć i budują swoje rozwiązania na tym. Wydaje się, że wszelkie takie rozwiązania z czasem po prostu polegną, tak? Tak pokazuje historia. I to, co też historia pokazuje, to, że to środowisko HTML, JavaScript bardzo mocno się rozwija. Jak sprawdzicie w tej chwili na GitHubie, to JavaScript jest w statystykach najbardziej popularnym językiem. Najwięcej repozytoriów, najwięcej aktywności się dzieje właśnie w repozytoriach, które posiadają w sobie kod JavaScriptowy. Pewnie większość z Was zna jQuery. To jest biblioteka, która jakoś cywilizuje trochę użycie JavaScriptu. A także i CSS doczekał się jakichś swoich bibliotek, które także starają się jakoś ułatwić korzystanie z niego. Nie? LESS to jest w szczególności preprocesor, który pozwala na przykład pisać CSS-y w takiej postaci drzewiastej. Czyli mniej piszemy, więcej dostajemy. Podobnie zresztą jak SAS. To jest również rozwiązanie do JavaScriptu. Okej. Okay. Przepraszam, CSS, tak, do CSS-u, zgadza się. I te rozwiązania, tutaj jQuery to jest rok 2006, SAS, LESS, odpowiednio 2007-2009. Ale poszliśmy znacznie dalej. To znaczy, zaczęliśmy tworzyć biblioteki, które są napisane w JavaScriptie i pozwalają stworzyć kompletne środowisko programistyczne, tak naprawdę nie robiąc nic po stronie serwerowej. Ja wymieniłem tutaj tylko kilka, takich, które wydawały mi się jedne z ważniejszych. Jest to chociażby Backbone.js, Ember.js i Angular, o którym dzisiaj opowiem więcej. Te wszystkie biblioteki mają pewne cechy wspólne, ale postaram je się przedstawić przede wszystkim na przykładzie Angular.js-a. Dlaczego? Dlatego, że jak zobaczymy, wydaje się, patrząc na statystyki, że Angular.js jest najbardziej popularną z tego typu bibliotek. No to znowu są statystyki wzięte gdzieś z GitHuba. Także, jak widzicie, takie third party moduły, które pozwalają rozszerzyć jakąś funkcjonalność tych bibliotek, no także tutaj Angular jest na czele z takim third party wsparciem. No dobrze, tak nam tak dobrze poszło, to spróbujmy napisać na szybko aplikację,
W oparciu o AngularJS-a. Okej. Dobra. Okej. Dobra. Teraz powinno być coś widać. Okej, coś widać. No dobra, to aplikację napiszemy używając najlepszego edytora na świecie, czyli z VI-a. Jak mamy stronę w HTML-u, to oczywiście na początek trzeba jakiś doctype zrobić. Ups. Zrobimy trochę większe. Okej, okay, wybierzemy sobie HTML5. Okej. Okay. Teraz HTML. Tylko z jakiegoś powodu jest czcionka mała. Czekajcie, dajcie chwilę. Nie wiem. Ups. Okej. Dobra. No teraz potrzebujemy jakiś head. Tutaj musimy wpisać jakiś title. Weźmy example. Teraz potrzebna jest oczywiście nam biblioteka samego Angulara. Ja już ją mam na dysku, więc ją tylko tutaj dodam. No dobrze. I teraz dodam jakąś treść na tej stronie. Niech będzie to H1, jakieś tutaj. Dobra. Okej, okay. Dodałem do tej strony bibliotekę AngularJS, ale AngularJS domyślnie nie kontroluje nam całej strony, tylko jej wybraną część. Tą część oznaczamy za pomocą takiego znacznika ng-app. Ja tu oznaczę całą stronę. I teraz, jak już mam to zrobione, to mogę pokazać pierwszą taką podstawową funkcjonalność AngularJS-a, czyli to, że potrafi on filtrować naszą stronę. Mimo tego, że to jest po stronie przeglądarki, to on będzie mi to w locie filtrował. Zobaczmy, jak to działa. Zróbmy coś takiego. Dobra. Mam nadzieję, że widać teraz. Tak. Te miejsca, w których on może filtrować, oznaczamy takimi podwójnymi klamrami. Chyba wszyscy widzą generalnie, jakie powinienem otrzymać rezultat, prawda? Zobaczmy, że tak rzeczywiście będzie. Okej, okay. No dostałem, prawda? Czyli widać, że AngularJS działa, tak? Czyli widzicie, to jest najprostszy, najbardziej trywialny przykład programu, który już z jakiejś funkcjonalności Angulara korzysta. Ale zobaczcie, tu jest pewien problem. Mianowicie, ja dodałem raptem 2 plus 2, ale w takiej większej aplikacji to nie jest do końca dobre rozwiązanie, bo mam pewną logikę biznesową, czyli sumowanie 2 plus 2 i ona znajduje się w warstwie widoku, prawda? To nie jest do końca dobre, więc postaramy się poprawić. To ja już mam gotowy przykład, który to pokazuje. I zobaczmy, jak wygląda teraz indeks HTML. Pierwsza rzecz jest taka, że tutaj dodałem nazwę modułu. W AngularJS-ie mamy coś takiego jak kontrolery i one muszą być umieszczone w jakimś module, tak? Więc dodałem sobie jakiś pierwszy z brzegu moduł. Za chwilę pokażę, gdzie on jest zdefiniowany. Tu tylko mówię, że na tej stronie z tego modułu korzystam. I w tym miejscu definiuję, że korzystam z jakiegoś kontrolera. I tu z kolei już teraz nie podałem 2 plus 2, ale podałem jakąś zmienną result. Ona będzie wypełniana w kontrolerze, tak? To zobaczmy, jak ten kontroler wygląda. Kontroler jest bardzo prosty. Po pierwsze, kontroler definiuje moduł, to jest tutaj, o jakiejś tam nazwie. Potem tutaj mam zależności tego modułu, bo moduł może zależeć od jakichś innych. Akurat te zależności w takim prostym przypadku będą puste. I wreszcie tutaj definiuję sobie kontroler. Tak, ja znowu nazywałem go Basic Controller. I ten kontroler jedyne, co robi, to po prostu wypełnia tą zmienną result wartością 2 plus 2. Tak? Czyli teraz już mam lepiej to rozwiązane. Prawdzie jest to samo dokładnie,
Jak zobaczycie, jak spróbuję teraz otworzyć to, to dostałem dokładnie to samo, ale no, ta aplikacja teraz jest ładniejsza, tak, z punktu widzenia, no, przynajmniej architekta, tak powiem. Okej, tak, tak tam dobrze poszło. Pójdźmy dalej za ciosem. A oczywiście ta aplikacja no, była taka troszeczkę kulawa, no bo ona liczyła nam tak naprawdę tylko i wyłącznie wynik 2 plus 2. Tak? No nie jest to do końca aplikacja na miano no, takiego dewelopera jak ja, więc postanowiłem, że ją trochę rozszerzę. Zobaczcie, teraz mam aplikację, która tutaj ma pole typu input, tak? I może najpierw to po prostu pokażę, jak ona wygląda, tak? Okej. Okay. Teraz zobaczcie, no ta zawartość tutaj, gdzie mogę ją zmieniać, tak? Więc pokażmy jeszcze raz, jak to jest zrobione. Mam pole typu input i to jest takie magiczne słówko znowu z Angulara, ngModel. Co ona mówi? Ona mówi tyle, że to pole jest powiązane z tym, z taką zmienną equation, tak? Na jakiej zasadzie to się odbywa? Otóż, jeżeli ja wpiszę cokolwiek do zmiennej equation, to pojawi się w tym polu. I odwrotnie, jeżeli ja to pole zmieniam, to wartość zmiennej equation jest zmodyfikowana, tak? Czyli w przeciwieństwie do tego, jak to się zwykle po stronie serwerowej odbywa, po stronie serwerowej zwykle mamy taką jedną stroną, tak? Robimy filtrowanie i wtedy no, powstaje nam jakaś strona, ale to tyle, tak? Tutaj mamy w obie strony to, tak? Jeżeli ja zmienię pole, tak samo ta zmienna się zmienia. Czyli jednym słowem, zobaczcie, tą zmienną mam tutaj wpisaną tutaj, że ona jest związana z tym polem, ale w szczególności jej wartości tutaj użyłem zaraz po hello, tak? I zobaczcie, że jak rzeczywiście, jak ja tu wpisuję cokolwiek, to rzeczywiście to zaraz po hello też się zmienia, tak? Momentalnie to także się modyfikuje tutaj, tak? To jeszcze tu mamy result. I żeby zobaczyć, skąd to result się bierze, to musimy z kolei wrócić znowu do kontrolera i zobaczcie, jak ten kontroler jest zrobiony. Otóż na początku kontroler ustawia tą zmienną equation na 2 plus 2, czyli to, co widzieliśmy, ale jeśli chodzi o rezultat, to tu jest trochę ciekawsza sprawa. Mianowicie za pomocą takiej tutaj konstrukcji ustawiamy, że będziemy nasłuchiwać na zmiany w tej zmiennej equation. Jeżeli tylko taka zmiana nastąpi, to wtedy przeliczymy zmienną result i przepiszemy jej wartość. No akurat tu użyłem tego evala, tak? Czyli tego, czego się w sumie nie powinno używać, tak? Czyli eval, czyli po prostu weźmij eval, to bierzesz po prostu w JavaScriptie stringa i no, wykona go po prostu, tak? No, czyli taki lekki hack. Pewnie w profesjonalnej aplikacji to tego nie można robić, bo oczywiście jest dziura, ale na dzisiejszą tutaj, dla dzisiejszej widowni jakoś pomyślałem, że to wystarczy. Okej, okay. No, czyli widzicie, jak to działa, tak? Bardzo szybko dało się to napisać tutaj, tak? Dobra, to wróćmy i postarajmy się pokazać następny. Oczywiście, znowu, ten kontroler to tak naprawdę tylko liczył mi coś, ale po stronie przeglądarki, ale zwykle jest tak, że no, potrzebujemy jakiejś komunikacji z serwerem, tak? I w tym przypadku tą komunikację tutaj pokażę za pomocą REST-a, tak? Czyli zrobimy tak, że ten kontroler te dane jakieś będzie wyciągał z serwera tym razem, nie? Więc no, musimy napisać jakiś serwer, tak? Więc no, nie byłbym sobą, jakbym tego serwera nie napisał w framework, który sam napisałem, więc zrobimy to za pomocą Moonshine'a. Więc mam tutaj prosty POM XML dla Mavena, który mi to zbuduje. Oczywiście mam kontener Moonshine'a. Do tego dorzucimy po pierwsze Jetty, żeby mieć jakiś serwer. Dorzucimy Jersey'a, czyli tak naprawdę implementację JaxRS'a. Zaraz pokażę, jak będziemy jej używać. Tutaj Atomic Oser, żeby mieć transakcyjność. Dorzucimy jakąś bazę H2, żeby nam się to rzeczywiście zapisywało gdzieś. Dorzucimy Hibernate'a, żeby się z tej bazy łatwiej korzystało. Dorzucimy wreszcie wsparcie dla WebJarsów. Nie wiem, czy wiecie, co to są WebJarsy. WebJarsy to są jakby taka alternatywa dla warów, tak? Wary to działają w taki sposób, że no, normalnie jak rozpakujemy, to widzimy, pierwsze co nam się pojawia, to widzimy pliki HTML, JavaScript i tak dalej. Natomiast kod Java jest gdzieś ukryty głęboko, tam gdzieś schowany, nie? W jakimś podkatalogu. W WebJarsach jest odwrotnie. Kod jest widoczny, natomiast strony HTML-owe są gdzieś ukryte głębiej.
Ale co ciekawe, łatwo z tego korzystać dzięki temu, bo można po prostu dodać to jako zależność w Mavenie, tak? I już to działa. Z warami tak nie jest. I w szczególności też, jak wejdziesz na taką stronę webjars.org, to zobaczycie, że tych webjarsów jest przygotowany no, dużo z różnymi bibliotekami. W szczególności, jak poszukamy Angular, to też znajdziemy bibliotekę z Angularem tutaj też na tej liście. I te wszystkie biblioteki są w Maven Central, więc łatwo się z tego korzysta. Nie? Wystarczy po prostu dać zależność i odpowiednio ustawić w Jetty, żeby serwowała odpowiednie katalogi. Nie? Okej, więc ja dokładnie to zrobiłem. Tak? Dodałem sobie tutaj tego Angulara jako zależność i już. Dobra. To jak tak nam dobrze poszło, to spróbuję to odpalić. Dobra. Okej. To nam wystartuje. Mam nadzieję. W międzyczasie zobaczmy, jak to... No, już wystartuje. O. To niedobrze. To niedobrze. Jeszcze działało przed chwilą. Test. Nic, za będziemy myśleć, czemu to nie działa. Okej. Jak wygląda ta aplikacja? Tak naprawdę, jeśli popatrzymy na tą aplikację, tutaj teraz, tym razem, tu mamy wszystkie pliki źródłowe, które się składają na tę aplikację. Oczywiście oprócz tego POM XML-a, który tam był. I tak naprawdę jedyne, co tu mamy po stronie serwerowej, to jest ten resource JAX-RS-owy, tak? Czyli mówimy, że to jest po prostu interfejs restowy, tak? Mówimy, że ten interfejs restowy jest wystawiony pod adresem /node. I co dalej? I tu mamy taki prosty interfejs, który pozwala nam zapisać jakąś notatkę i odczytać ją, tak? Tu mamy metodę get, ona ją z bazy pobiera, metodę put, która po prostu w bazie zapisuje, tak? Czyli bardzo, bardzo prosty interfejs restowy. Dobra, to teraz wracamy do tej gorszej części. Czemu to nie działa? Spróbujmy starą jak ślad metodę odpalenia jeszcze raz. Bo wiem, że to chyba nie to. Może tak. Prawdopodobnie chodzi gdzieś jakaś instancja w tle rzeczywiście. To ubijemy. A, polećmy tak z góry. Dobra, to może jeszcze raz. Dobra, wystartowało. Dobra. Czyli rzeczywiście chodziło mi jakaś instancja z moich wcześniejszych testów. Dobra. Ok. Czyli to jest tak naprawdę ta część związana z interfejsem restowym. Spróbujmy zobaczyć, czy ten interfejs restowy rzeczywiście działa. Ja tu już przygotowałem sobie coś na tą okoliczność. Ok. Dostałem 200 ok. I ten interfejs restowy zwrócił mi takiego prostego JSON-a i że tam jest zapisany jakiś message, tak? Default message nazywa się. Mogę tam teraz odpalić zamiast tego metodę post i wpisać jakąś tam inną notatkę, tak? Teraz tutaj wpisuję jakiś other message, tak? Ok, jak teraz odpalę znowu geta, no to dostanę to other message, tak? Czyli widać, że ten interfejs restowy działa, tak? I zasadą tego Angulara jest to, że on potrafi bezpośrednio te interfejsy restowe konsumować, więc zobaczmy, jak to się odbywa. Najpierw pokażę Wam ten indeks HTML, jak on wygląda. Co on ma? No, z najważniejszych rzeczy, co on ma, to tak naprawdę ma tutaj zdefiniowane pole text area i ono jest związane tutaj ze zmienną node.content, tak? No i to generalnie tyle. A teraz zobaczmy controller. Ok, co robi node.controller? Node.controller ma z kolei zdefiniowane, że pod adresem node jest jakiś interfejs restowy, tak? I ten interfejs restowy
Po pierwsze będziemy na starcie odpytywać i wyciągać tą naszą notatkę. I po drugie, za każdym razem, gdy nasze pole text area się zmieni, to my wysyłamy do tego interfejsu restowego nową zawartość, tak? Okej, okay. No to jak już wiemy, co to robi, to zobaczmy, że to rzeczywiście działa. Okej, okay. Mam notatkę, mogę coś tam wpisać, tak? Ups. Mogę to zamknąć, jeszcze raz. O, może nie działa. Z jakiegoś powodu nie działa. Z jakiegoś powodu nie działa. Poza to text area, żeby ten... Nie. Na pewno nie. To nie. To się dzieje od razu. Coś, jakiś unexpected. No to jest unexpected. Powinno działać. Widzę ten błąd, gdzie on jest? No. Widać tutaj? Piszę coś o średniku. 18 linia. A, dobra. 18. No nie wiem, może... Gdzie? No tutaj. Tak? A, no dobra. To coś musiałem skasować w międzyczasie, bo działało. Możliwe, że to przez to. Kto wie. Jeszcze jest. Na pewno to jest... Tak? Nie. Aha, już wiem, dobra. Dobra, muszę przekompilować oczywiście. Java. Dobra, to teraz. Ops. Dobra. Okej. I teraz zobaczymy, czy teraz pójdzie lepiej. No nie. Dobra, nie będę próbował, coś popsułem, przyznaję się. Jeszcze mi działało to wcześniej, ale coś generalnie, coś zepsułem. Dobra. No ale uwierzcie na słowo, działa. Dobra, ale to opowiem słowno-muzycznie, co to powinno robić. Otóż generalnie, jak widzicie, jak wejdę na stronę, to powinienem ten content dostać, ale jest pewien problem, mianowicie znowu, żeby odświeżyć, znaczy żeby dostać tą nową zawartość. Jeżeli mam dwa okna, tak, i w jednym oknie zmienię, tak jak tutaj mam, zmienię zawartość tego tekstu, to w drugim oknie muszę kliknąć F5, tak, żeby mi się to odświeżyło, nie? I dlaczego tak jest? Otóż sama Angular to nie jest tutaj problemem. Problemem jest sposób komunikacji między przeglądarką a serwerem. Bo interfejs restowy ma to do siebie, że ja mogę zapytać, powiedz mi, jaka jest jakaś tam wartość czegoś, tak? Ale on mi sam nie powie tego, tak? On nie powie mi, słuchaj, zmieniło się coś, musisz się odświeżyć, tak? Ale oczywiście od tego czasu powstały już technologie, które i takie coś zapewniają. I są to oczywiście WebSockety, tak? WebSockety są z nami od jakiegoś czasu i pozwalają na dwustronną komunikację części klienckiej z serwerową. I tutaj mam taki program właśnie, który dokładnie to robi. To może pokażmy, jak to wygląda. Okej. Okej. Tu jest taki WebSocket. I on jest zrobiony zgodnie ze specyfikacją Javy, tak, dotyczącą WebSocketów, czyli mamy anotację na początek server endpoint, która mówi nam, na jakim adresie ten WebSocket nasłuchuje. Potem mamy powiedziane, że jeżeli jakiś nowy klient nawiązuje połączenie, to wykona się tutaj ten kod, który tak naprawdę dodaje tego, tą sesję tego użytkownika tutaj do jakiejś tutaj listy statycznej. No, na zamknięcie usuwamy. No, po co nam to? No, chcemy mieć listę wszystkich użytkowników, a tak naprawdę ich sesji, którzy są aktualnie podłączeni do serwera. I co ciekawe, tu mamy jeszcze jedną metodę oznaczoną za pomocą anotacji onMessage. Jeżeli użytkownik nam wyśle jakąś wiadomość, to ta metoda mówi nam, jak zareagować. I w szczególności tutaj mamy coś takiego, że jeżeli użytkownik nam wyśle jakiegoś stringa tutaj,
Do tego stringa, oprócz tego, że zapiszemy gdzieś tam w bazie, to oprócz tego wyślemy tego stringa jeszcze do pozostałych osób, tak? Tu jest właśnie taki if sprawdzający, że nie wysyłamy z powrotem do tego samego użytkownika, ale do wszystkich pozostałych to wyślemy, tak? No i spróbujmy tę aplikację tu uruchomić. Tym razem mam nadzieję, że trochę lepiej pójdzie. Ups. Może nie. Nie, będzie lepiej. Dobra. Okej. Okej. Ups. O. Dobra. I otwórzmy jeszcze raz to samo, ale na przykład we Firefoxie. Okej, dobra. No teraz jest trochę lepiej, prawda? Aplikacja z WebSocketami trochę lepiej działa, tak? Ups. Działała. Okej. No, działa. Powiedzmy. Widać, działa coś tam, zmienia się. Okej, to jak zobaczyliśmy tą część cyfrową, to przede wszystkim zobaczmy, jak wygląda ta część napisana w Angularze dla tej aplikacji. To, co zobaczymy tutaj w index.html, to, że dodałem Angular WebSocket. To jest taka biblioteka, która pozwala mi z poziomu Angulara łatwo do tych WebSocketów się dostać. Poza tym ta część HTML-owa tak naprawdę jest identyczna jak była poprzednio, tak? Tutaj się nic nie zmieniło i tak naprawdę tego samego HTML-a wcześniej mieliśmy coś, co działa z web serwerem, czyli w sensie z restowym interfejsem. A teraz mamy WebSockety, więc zobaczmy sam ten kontroler. I w kontrolerze jest podobna sytuacja. Na początek inicjalizuję WebSocket, mówię mu, z jakiego adresu ma korzystać. A potem tutaj zauważcie, że jeżeli przyjdzie jakaś wiadomość z serwera, to jest ta informacja, tutaj on message, tak? Ta nazwa metody. I to wtedy ustawiam to pole scope.node, tak? Na tą wartość, która z serwera przyszła. Natomiast jeżeli to pole node się zmieni, to wtedy wysyłam z kolei tą wartość, tak? Czyli widać, że to jest ta dwustronna komunikacja i w sumie, jak zauważycie, to korzystanie z tych websocketów jest z punktu widzenia AngularJS-a tutaj stosunkowo nietrudne, nie? I co ciekawe, efekt wydaje mi się dość spektakularny, bo jak byłem w stanie generalnie zrobić aplikację, która pozwala mi na komunikację przez internet dwóch osób, prawda? Takiego czata prostego, tak? Okej. Dobra. Tak, jesteśmy tak daleko. To postaram się teraz popatrzeć na kilka funkcjonalności samego Angulara. Zauważcie, że Angular poza tym, że daje nam możliwość takiego tutaj filtrowania, to także pozwala nam na tworzenie różnych dyrektyw i te dyrektywy mogą być albo wykorzystywane albo w postaci jakiegoś atrybutu, tak jak jest tutaj o nazwie ng-repeat, albo w postaci nazwy tagu, tak? Ja akurat tutaj użyłem takiej dyrektywy ng-repeat, która jest dostępna przychodzi razem z Angularem i to, co ona robi, to duplikuje element, na którym jest, zgodnie z zawartością jakiejś zmiany. Akurat tu mamy zmienną buttons, która jest listą jakichś stringów. Jednym słowem, mam tutaj trzy stringi, czyli ten button zostanie powielony trzy razy i zauważcie, że tu jest takie słówko button, in buttons, i oznacza to, że ten button będzie za każdym razem przyjmował kolejną wartość z tej listy i on jest wykorzystywany tu, żeby zrobić nazwę tego. No to zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.
No oczywiście tutaj dostałem trzy przyciski z tymi nazwami. Dlaczego to jest takie fajne? Dlatego to jest takie fajne, że po pierwsze pozwala to na uproszczenie znacznie kodu. Zauważcie, że tą zmianą zainicjowałem tutaj wyżej za pomocą innej dyrektywy ng-init. I to jest dobre w przypadku takim, jeśli rzeczywiście te przyciski są tutaj statyczne, ale w szczególności mogłem sobie tą zmienną buttons również ustawić z kontrolera, tak? Czyli ta wartość mogła być dynamiczna i w szczególności być wyliczona lub przychodzić jakoś z serwera, nie? Okej. No dobrze. A to zobaczmy jeszcze na jedną aplikację. Ta aplikacja również wykorzystuje ng repeat, ale ma dodatkowy przycisk. Jak naciskam ten przycisk, to ona powoduje, że do tej listy dopisze mi się jeden element i zobaczcie, że wtedy automatycznie ten element renderuje się, tak? Ten ng repeat zauważa, że tam się do tej listy coś dodało i zaczyna to renderować, ale to jest takie trochę niewspółczesne, to znaczy no zobaczcie, że jak klikam, to się zmienia, ale współcześnie aplikacje są takie ładne, animowane, tak? Ta powinna ładnie tutaj mi skądś przyfrunąć, nie? Jak to zrobić? To zobaczmy sobie, jak ten element tak naprawdę tu wygląda. Weźmiemy ten inspektor tutaj. Trochę się to przesunęło, może nie tak bym chciał. Okej. Okay. Dobra. Ja to przeładuję, żeby trochę było lepiej widać. Okej. Okay. Jak widać, każdy tu z tych wierszy to jest element typu LI. Jak ja klikam, to ten element LI nowy się pojawia tutaj. Ale zobaczcie, co się dzieje tak naprawdę. Bo ten element przez chwilę się pojawia w trochę innej postaci. Ja postaram się pokazać. Add. I zobaczcie, tu jest trochę więcej atrybutów. Za chwilę one znikają. Jeszcze raz pokażę, to kilka razy nacisnę. Mamy to ng-animate i jeszcze kilka, tak? Te wszystkie atrybuty, które tutaj są, to one są tak naprawdę w atrybucie class tutaj, tak? One się, czyli innym słowem, przez chwilę atrybut ma dodatkowe klasy, które potem znikają. Po co to jest? No, zaraz zobaczymy. Domyślnie tego nie ma. Ale żeby to było, musimy dodać taki moduł, który nazywa się Angular Animate. Jak już dodam ten atrybut, to wtedy te klasy CSS-owe, które one tam na chwilę się pojawiają, mogę wykorzystać w taki specyficzny sposób. Mianowicie, może ja zamknę tą drugą część. Mianowicie, tam się po pierwsze pojawia taka klasa ng. Enter, ale pojawia się też taka klasa ng-enter-active, to po chwili bodajże. I teraz co zrobię? Odwrotnie, przepraszam. Najpierw się pojawiają obie, nie? A później ta jedna znika. I tutaj co zrobię, to zrobię taki sprytny myk, to znaczy opacity mówi, jak element bardzo jest widoczny, tak? To jest wartość od 0 do 1 i wszystkie pośrednie. Jak ustawię jakąś pośrednią, na przykład 0,5, to element będzie w połowie widoczny, nie? I oprócz tego jeszcze tutaj mówię, że zmiana między tymi wartościami ma następować liniowo w czasie jednej sekundy, tak? To jest jeden z elementów CSS-a. Jak to już zrobiłem, to znaczy ustawiłem opacity na 0, znaczy on na początku będzie 0, tak? Dobrze mówię, tak? Na początku czy odwrotnie? Dobra, nie pamiętam, przyznam, które oznacza, że element jest widoczny, a które... Wydaje mi się, że jeden to jest, że element jest widoczny, a zero, że zniknął, nie? Czyli, że tak powiem, najpierw jest wykorzystana ta reguła, a później ta. I teraz, jak tę aplikację sobie tutaj odświeżę i nacisnę add, no to już mam takie... Zobaczcie, jest efekt, nie? Już można szpanować na dzielni. Dobra. No dobra. To pokazałem wam tak naprawdę, przeszedłem przez wszystkie podstawowe na takiej prostym aplikacji. Pokazałem wam generalnie przegląd wszystkich takich z grubsza możliwości, tych podstawowych przynajmniej Angulara, ale jest dużo oczywiście więcej. I teraz chciałbym wam pokazać taką już dosyć dużą, żeby nie napisać na dość ogromną w sumie, aplikację napisaną z użyciem właśnie AngularJS-a. Może otworzymy to, spróbujmy tak. OK.
To jest taka większa aplikacja. I zobaczcie, jedna rzecz, która jest warta uwagi, to to, że jak ja przełączam, to tak naprawdę nie następuje odświeżenie aplikacji, tak? To wszystko jest, rzeczywiście dzieje się zupełnie tutaj, no, zupełnie w locie. Co ta aplikacja generalnie robi? To jest aplikacja, którą jakiś czas temu, no, piszę od jakiegoś czasu. I to jest aplikacja, która pozwala na zarządzanie repozytoriami Gita, tak? W taki sposób podobny jak Gerrit, z tym, że Gerrit, jak wiecie, wygląda brzydko, pomyślałem, że można zrobić to lepiej. I czemu by do tego nie użyć AngularJS-a, prawda? Więc jedna rzecz jest istotna taka, że AngularJS oprócz tego, że no, ma tyle możliwości związaną z pracą właśnie bez refreshowania przeglądarki, to nie byłoby to wiele warte, gdyby nie mógł tak naprawdę manipulować URL-em. Zobaczcie, że ja teraz tutaj zmieniam naciskam jakiś przycisk, tak? I co się oprócz tego dzieje? To zmienia się także tutaj URL w przeglądarce. To jest funkcjonalność, która nazywa się History API i to jest funkcjonalność przeglądarek, która rzeczywiście pozwala stronie modyfikować zawartość URL-a. Jednym słowem, może się zdarzyć tak, że URL, który się wyświetla w tym okienku przeglądarki, może tak naprawdę nie istnieć. Aplikacja jest w stanie wpisać tam cokolwiek. Ale z drugiej strony to pozwala nam napisać takie aplikacje, które mimo tego, że działają bez przeładowywania strony, tak, to mimo tego pozwalają na takie bookmarkowanie. Czyli jednym słowem, ja mogę sobie skopiować ten adres URL, otworzyć w drugim oknie i wiem, że dokładnie ta sama treść mi się otworzy, tak? Tak przynajmniej powinno być. To zakładam, że to jest problem już teraz czysto sieciowy tylko. Tak myślę. Tak, chyba coś się ładuje. Będzie? Będzie chyba. To jest jeden z elementów. No coś tam ta sieć wolno idzie. To jest jeden z elementów, chciałem pokazać. Okej. Okay. A druga dość... załadowało się w końcu. Druga dość istotna rzecz to jest taka, że jak zobaczymy sobie tutaj tą konsolę, to można zaobserwować taki wpis dotyczący tego, że ta aplikacja korzysta z Application Cache'a. To jest znowu kolejna funkcjonalność współczesnych przeglądarek, to znaczy możemy wylistować wszystkie pliki, z jakich składa się nasza aplikacja i już na początku, przy pierwszym wejściu na stronę, cała aplikacja nam się załaduje. Później już się nie ładuje, tak? I dlaczego to jest takie fajne? To dlatego takie fajne, że cały ten HTML, z którego i JavaScript i CSS, z którego składa się nasza aplikacja, jest statyczny i działa bardzo dobrze z takimi statycznymi dostawcami treści, tak? Czyli CDN, tak? To, o czym kolega mówił, przedmówca mój, Content Delivery Network, tak? Przyznam szczerze, że ja mniej znałem chociażby Amazonowe rozwiązanie, ale pewnie większość z Was natknęła się kiedyś na taki adres Akamai, tak? Więc to jest jedna z większych takich firm, które potrafią hostować taki statyczny content. I czasami jak wejdziemy na jakąś stronę gdzieś tam, czasami nam mrugnie na chwilę w adresie taka nazwa. Okej. Pytanie, czy są jakieś wady tego rozwiązania związanego z Angularem? I okazuje się, że jest kilka. Mianowicie chodzi też o performance, ale już performance samej przeglądarki. Tutaj jest, mogę Wam pokazać, taka przeglądarka tego repozytorium. No i tu się taki graf wyrysowuje. I można by to wyrysować za pomocą AngularJS-a. To znaczy można by użyć tutaj tej dyrektywy ng-repeat, tak? I żeby Angular tak naprawdę no, sklonował mi jakiś tag. Akurat ponieważ tu jest w tym miejscu grafika, więc użyłbym tego ng-repeat na jakimś tagu SVG, tak? Czyli użyłbym grafiki wektorowej tutaj, żeby to narysować. Okazuje się, że to nie do końca działa. Dlatego, że ng-repeat działa dobrze, jeśli ilość tych sklonowanych elementów nie przekracza kilkuset. Jeśli jako załaduję repozytorium jakieś repozytorium Gita, które ma bardzo dużo commitów, więcej niż kilkaset, to się okaże, że to nie będzie działać. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę to, że no, też pewne performance'owe implikacje użycia pewnych atrybutów również są. Okej. Okay.
No dobrze. No dobrze. Okej. No dobra. Ale poza tym większość aplikacji jest napisana właśnie z użyciem AngularJS-a. Dobra. Ups. Dobra. To tyle demo. Postaram się teraz podsumować z kilkoma słowami, co zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy pewne dyrektywy, dyrektywę ng-repeat. Jest też więcej, kilka. Jest na przykład ng-show i ng-hide, które potrafią na podstawie jakiejś wartości pokazać część HTML albo go ukryć. Też jest ng-switch, czyli tak naprawdę taki typowy switch case z każdego języka programowania, tylko tym razem będzie pokazywał albo ukrywał pewne części naszej strony. I tych dyrektyw jest oczywiście znacznie więcej. One tutaj wszystkie są wylistowane w dokumentacji. Okej, jest tego dość sporo, ale to oczywiście nie wszystko. Na początku pokazałem Wam, że właśnie AngularJS posiada bardzo wiele bibliotek stworzonych przez społeczność i one w szczególności jeszcze bardziej rozszerzają funkcjonalność samego Angulara. No, mamy tutaj chociażby jakieś wsparcie do wyświetlania tabel, mamy jakieś rzeczy związane z jeszcze łatwiejszym niż pokazałem dostępem do interfejsów restowych. Jakieś progress bary pokazujące się, kiedy ten Angular się wreszcie załaduje, drzewka i tak dalej. No jest tego bardzo dużo. Liczba modułów tutaj, wydaje mi się, że gdzieś była wypisana, tu jest około 1000 modułów, tak? Które są dostępne. Okej. Dobra. Pokazałem animacje, tak? Takie proste, ale tych animacji jest znacznie więcej. Znowu postaram się otworzyć kawałek strony i pokazać. To jest strona, która pokazuje, jakie animacje mamy dostępne. W szczególności możemy wybrać jakąś inną. Okej, tu jeszcze inną. Czyli w szczególności widać, że jeżeli wyszukuję, tak, to ten feedback dla użytkownika jest taki znacznie lepszy, tak? Te części HTML-a tak po prostu nie znikają mu, tylko animują się, prawda? Okej, to tyle. Dobra. Aplikacje kodu też pokazałem łącznie z kaszowaniem. Jeśli chodzi o tą część performance'ową, to słabością Angulara jest to, że gdy zmienia się jakaś wartość jakiejś zmiennej, to on tak naprawdę musi za chwilę sprawdzić, czy ta wartość się zmieniła i wtedy przerenderować stronę. Obecnie do tej pory nie było takiego API w przeglądarce, które pozwalałoby na jakby zarejestrować się na nasłuchiwanie jakiejś wartości w JavaScriptie. Ale z racji tego, że Angular tak się mocno rozwija, to się powoli zmienia, pojawiła się taka funkcjonalność jak Object Observe w JavaScriptie, która pozwala właśnie dokładnie to robić. Mało tego, też sam Angular zawiera jakieś wsparcie do tego, żeby chociażby na przykład znacznie szybciej jakby renderować te template'y, bindując tylko w jedną stronę. No i jak pokazałem wreszcie, czasami po prostu trzeba po prostu wziąć i użyć czegoś innego, tak? Nie bezpośrednio dyrektyw, tylko po prostu czasami, gdy mamy rzeczywiście takie sytuacje ekstremalne, trzeba z tych dyrektyw zrezygnować. AngularJS jest tak popularny, że spowodowało to rozwój samej specyfikacji HTML5 w tym kierunku. Te wszystkie specyfikacje, one są nazwane tak z grubsza Web Components, ale na nie składa się kilka części. To jest po pierwsze możliwość definiowania
swoich elementów w HTML-u, tak? Do tej pory czegoś takiego nie było. HTML zawsze miał jakieś predefiniowane komponenty, a nowa specyfikacja mówi tyle, że będę mógł sobie definiować swoje, tak? Swoje komponenty, na przykład swój przycisk, tak? Swój jakiś baton z moim specyficznym wyglądem, ale przede wszystkim z moją specyficzną funkcjonalnością pod spodem. Z tym związany jest też Shadow DOM, tak? Czyli mogę mieć kawałek elementu, który na przykład ten swój baton, który gdzieś pod spodem ma swoje drzewo DOM, ale które na zewnątrz jest niewidoczne. Tak? I znowu to pozwala mi budować takie bardziej skomplikowane elementy, które bardzo łatwo się na stronie użyje. Tak? Do tego są oczywiście szablony, czyli to samo, co Angular zapewnia, no, tylko już w samej specyfikacji HTML-a. I też importy, tak? Czyli będę mógł jeden HTML zaimportować z drugiego. Tego do tej pory nie było. I co ciekawe, trwają prace nad Angularem JS w wersji 2.0, który ma z tych technologii już korzystać, tak? Czyli będziemy mieć to samo, znacznie lepiej i znacznie szybciej. I jest jeszcze jedna istotna rzecz, która aplikacje tego typu, czyli takie aplikacje, które działają w przeglądarce i ta przeglądarka jest wykorzystywana przez te aplikacje w taki inteligentny sposób, one mają taki zasadniczy plus, że one nie wymagają części serwerowej. Tak? Nie jest tak, że ja po stronie serwerowej generuję jakiś template, który głupia przeglądarka musi wyrenderować. Tutaj to przeglądarka jest wprost taką usługą. Tak? Jednym słowem, ona może pytać jakieś inne usługi, tak? Czy to restowe, czy to websocketowe, czy jeszcze zupełnie inne. I tak powiedzieliśmy, ona bardzo dobrze się cache'uje, tak? Ten cały, ponieważ on jest statyczny, ten HTML, CSS i JavaScript, to po prostu możemy to cache'ować. Po pierwsze, możemy to cache'ować tak po prostu po stronie serwerowej, ale druga sprawa jest taka, że możemy korzystać właśnie z takiego czegoś, co się nazywa edge caching, tak? Czyli te wszystkie content delivery network sieci, które cache'ują to bardzo blisko już użytkowników, tak? Często zdarza się tak, że jakieś serwery, na przykład wewnątrz sieci, czy do telekomunikacji polskiej, czy net, już wewnątrz tej sieci dany operator ma. Czy to będzie Akamai, czy na przykład jak oglądacie filmy na YouTubie, to te filmy, które przychodzą, to te najbardziej popularne filmy są bezpośrednio z serwerów w sieci Netia hostowane. Co więcej, mamy klient, który ma jakiś stan, ale ta cała część serwerowa jest stateless, tak? Tak naprawdę. Ona nie musi tego, ona tak naprawdę daje tylko na takie serwisy, które są znowu takimi ładnymi serwisami zgodnymi z architekturą SOA, tak? Czyli tak naprawdę teraz możemy wytłumaczyć ten SOFEA, tak? Ten skrót. To jest Service Oriented Frontend Architecture, tak? Czyli nasz frontend też jest poprawnym serwisem w tej architekturze. No i oczywiście jak aplikacja jest stateless, to nie musimy się martwić tutaj już zupełnie o sesje, tak? Wszelkie replikacje sesji, no ten problem nam zupełnie odpada. Ok, tutaj załączyłem kilka linków do materiałów, które jeżeli Was ta prezentacja zainteresowała, to mogą pomóc Wam dalej rozszerzyć wiedzę na temat AngularJS-a i zapraszam do pytań.